Jest sobota, jest wolny weekend, a więc lecimy sobie nad morze. Kawa z rana, mega sprawa. Cześć kochani, ja jestem Przemek i wspólnie z Bożenką przyjechaliśmy sobie dzisiaj nad morze do Świnoujścia. I trafiliśmy na najgorszą pogodę, jaka mogła nas spotkać nad morzem. Piździ jak cholera, deszcz zacina, jest generalnie tragedia. Sprawdzajcie prognozę pogody, zanim udacie się nad morze. Początkowo mieliśmy zostać tutaj na noc, wrócić jutro, no ale raczej na 100% jeszcze dzisiaj zawiniemy do domu. Niestety. No raczej na 100%. A słuchajcie, w ogóle marchewka u nas uratowała przed deszczem. Jedziemy teraz odwiedzić mistyka w jego studiu niecodziennym. Takiego na pewno jeszcze nie widzieliście. I to właśnie tutaj wiercą tunel w Świnoujściu. No i jesteśmy u mistyka. Tak, to jest salon tatuażu. Noise International. Wchodzimy do środka. Możemy? Dzień dobry. Można? Można. Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Witamy serdecznie. No takiego salonu, studia tatuażu, na pewno nikt nie widział. Słuchajcie, jest godzina 16:30 i dopiero się mega fajna pogoda zrobiła. A było słabo. Idziemy do pokoiku. Pokój numer 07. Aha, zabłądziłeś? Góralsko trochę. Dzień drugi, godzina 9:19. Jednak zostaliśmy na noc. Nie wiedzieliśmy, czy zostaniemy, ale zostaliśmy. Zaraz idziemy na śniadanko. Bubu się maluje na podłodze. Profesjonalny zakład kosmetyczny. Napiszcie w ogóle w komentarzach, jak się Wam spodobał salon tatuażu Mistyka. Taki kamperowy. Na bank jeszcze takiego nie widzieliście, dlatego zostawcie komentarz, my się szykujemy, idziemy na śniadanko. Znaczy pilnuję, w sensie jakby przy wegetarianizmie tak jest, że powinien dać dwa generacje. I my już, kochani, po śniadanku. Mistyk właśnie nas odwozi bomblem. Bomblem z super turbo hiper szybkim samochodzikiem. Jedziemy sobie na plażę. Bo będąc nad morzem, nie widzieć morza, no to tak trochę lipa, nie? Dlatego lecimy do przodu.
końcu. No i podczas przeprawy promowej oczywiście z Bartkiem o czym możemy rozmawiać? Nie. O sztuce. O tak, o sztuce, o tatuażach. To wiesz, no to, ale to jest oczywiste, bo to ten wysyp jest oczywisty, że od, nie wiem, ja to obserwuję odkąd jestem w branży, ale w ostatnim roku to jest takie bardzo uwidocznione, nie? Że wszyscy lecą, po prostu, znaczy wszyscy, duża większość ludzi leci w taki sposób, że robią tatuaże pod Instagram. No i tyle. Czyli wiedzą, jak prowadzić swoją sesję, żeby na końcu, bo na końcu wiedzą, jakie wykonają zdjęcie. Więc jeśli wiedzą, jakie wykonają zdjęcie, to całą sesję prowadzą pod to jedno zdjęcie, a nie pod to, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości i tak dalej. Wiesz, filtry antypolaryzacyjne, czy te oświetlenie teatralne też z tym filtrem antypolaryzacyjnym też już daje niesamowite efekty. I nie trzeba, wiesz, tak naprawdę żadnego filtru potem już stosować do obróbki. Ja już w ogóle nie obrabiam zdjęć. Ja dodaję logo i ściągam nasycenie tylko trochę, żeby to zaczerwienienie nie było takie, kurwa, wiesz, bo czasem jest rzezia na sesjach po prostu, nie? Ale wiesz, no, kurwa, stary, no jak robisz taki tatuażyk, rozumiesz, gdzie jest taki portret, rozumiesz, takiej wielkości i on wygląda świetnie po zrobieniu, wygląda świetnie, naprawdę świetnie, to jak to się będzie zachowywać po roku? No nie, gdzie dokładnie. Wystarczy zrobić sobie literkę i zobaczyć, jak ona się zachowuje po roku, a co dopiero praca cieniowana robiona jedynką RL-ką albo trójką RL-ką albo jedynką RL-ką do pernamentu. No, tak to działa, nie? Na Instagramie to wygląda świetnie, zjawiskowo i tak dalej, natomiast po roku jest pizda nad głową. No tak. Dlatego pamiętajcie, kochani, jak robicie tatuaż, to pamiętajcie, że robicie go na całe życie, a nie tylko dla jednego zdjęcia na Instagramie. Taka mała podpowiedź, rada. Maja, kurwa, widzisz, diablo, oni się boją po prostu, że ja ruszę, diable, kurwa, i tu porozjeżdżam, taki jakiś hybryd jedzie, coś tam, wiesz, co on może do Opla Corsy, no. Czekaj. Uwaga, poważny manewr? Poważny, bo tu nie ma wspomagania. Ciekawe, czy zaczyna się? Ale w związku z tym, że gadaliśmy jakby o tych zdjęciach, tatuażach instagramowych, czy facebookowych, bo tego jest dużo teraz, nie? No. To też muszę sprostować, mi tatuaże małe też się podobają i lubię popatrzeć, wiesz, jakie ktoś ma, wiesz, rzemiosło i jak te prace są wypracowane, nie? Natomiast od strony takiej technologicznej i jakby przyszłości życia tego tatuażu, no jest to nieprofesjonalne, zwyczajnie. Pomimo to, że potrafią robić te tatuaże pierwszoligowcy klasy światowej, no to oni popełniają błąd. Po prostu, tak zwyczajnie, nie? To jest fajne na zdjęciu, ale po roku jest pizda, no. Co nie znaczy, że nie lubię takich tatuaży, nie popieram, pewnie, że popieram, tylko trzeba się liczyć z tym, że za rok, dwa, no ten tatuaż po prostu będzie bardzo średniawy. I tyle. Także widzicie, przyjechaliśmy tutaj nakręcić sobie takiego vloga nadmorskiego, a oczywiście skończyło się na długich godzinach rozmów o tatuażach. O! Czekaj. Nie, trzymamy się. Bo ja myślałem, że na czwórce jadę. Jesteśmy już na promie powrotnym, płyniemy sobie już na pociąg i wracamy do domku. Weekend bardzo fajny, ja Wam dziękuję, że obejrzeliście mojego vloga do końca. Kliknijcie subskrypcję, będę Wam za to niezmiernie wdzięczny i widzimy się w następnym vlogu. Cześć!